Drogie panie, mam dla was rozwiązanie niezwykłej zagadki, właśnie tajemnicy, która od wiek wieków, zagadka od wiek wieków, drąży damskie umysły. Natomiast rozwiązanie tej zagadki jest tajemnicą dla kobiet. Kobiety jakoś nie rozumieją, że skomplikowana zagadka może mieć proste rozwiązanie. O co chodzi? Chodzi o to, w jaki sposób zapytać mężczyznę, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić, żeby on niechcący zdradził prawdę. No bo przecież nie można tego zrobić wprost, tak uważają kobiety. Że jak się zapyta wprost, to on wprost skłamie. Natomiast jak się zapyta na okrętkę, to jak pytanie będzie bardzo okrężne i bardzo na okrętkę, to on się nie załapie, o co chodzi, i powie przez to prawdę. Dlatego informuję was, drogie panie, jeżeli chcesz się dowiedzieć od faceta prawdy, zapytaj go wprost. Po prostu mu zapytaj wprost, ale nie za ściankami. Czemu? Ponieważ jeżeli zapytasz nie wprost, tylko na okrętkę, i on ci odpowie też na okrętkę, to sama nie zrozumiesz, co on ci odpowiedział. Szansa, że facet powie prawdę, przyparty do muru prostym pytaniem, jest ponad 80%. Czemu kobiety z tego nie korzystają? Ponieważ są przekonane, że facet to baba. Czyli że on i tak będzie zawsze kłamał. Nieprawda, proszę panie. Faceci to nie są baby i oni nie potrafią kłamać. No chyba, że oni sami zadają pytania po to, żeby usłyszeć odpowiedź, na której i tak wy nie odpowiecie. Czyli dobrze wam się wydaje, że nie ma kobiety, która odpowie wprost na zadane pytanie. Czemu? Bo ona nie zna takiej odpowiedzi, a facet zna.